Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. No i zapraszam na czarodzieja z Rygi Michał Tal. Dużo osób pisało w komentarzach, kiedy czarodziej z Rygi, więcej tala, więcej tala, więcej fisera, ale no nie mogę codziennie 5 partii wrzucać na YouTube, więc Michał Tal tym razem. Partia bardzo ostra. Jego przeciwnikiem jest arcymistrz Furman. Bardzo piękna, taktyczna, dużo kombinacji. Zapraszam serdecznie bez zbędnego owijania w bawełnę. Uczmy się szachów, ćwiczmy taktykę no i jedziemy z partią. E4 zagrał tal C C5 przeciwnik skoczek na F3. Skoczek na C6, obrona sycylijska na szachownicy, taka normalna, tradycyjna, bicie na D4, bicie na D4, skoczek F6. Tutaj jest pułapka, przy okazji powiem, jak zbijemy. I Pionek zbije i zagramy E5, to tutaj możemy szybko stracić tego Pionka z uwagi na szacha. Więc nie polecam tutaj wybijać skoczka w ogóle. To znaczy to nie jest zły, zły ruch, ale ogólnie nie polecam wybijać skoczka, tylko grać tak jak Mistrz Świata. Skoczek na C3. W tej sytuacji poszło D6, goniec G5. To zwiastuje bardzo ostrą pozycję, to znaczy, to jest najostrzejszy wariant w zasadzie w sycylijskiej, to znaczy jeden z ostrzejszych wariantów. Jeżeli gramy goniec G5, taka ciekawostka, posunięcie E6, głównie w wariancie najdorfa, goniec G5 jest takim no, nieprzyjemnym ruchem dla czarnych. W tej sytuacji po E6 Hetman D2, posunięcie A6, no i. Tutaj długa roszada, więc jak jest długa roszada u Michała i Łatala, to zwiastuje kłopoty przeciwnikowi. To znaczy, trochę się śmieje oczywiście, ale długa roszada daje tutaj jasny sygnał, że białe będą chciały grać agresywnie. Z reguły jak czarne robią krótką roszadę, to pionki tam maszerują i atak na skrzydle królewskim się może wyklarować. Goniec D7, jeszcze oczywiście czarne nie zrobiły roszady. F4 zostało zagrane wieża C8. Tutaj nie ma co za bardzo tych ruchów komentować, takie powiedzmy em, debiutowe posunięcia, ale teraz tal mm, trochę zaskakuje, ale to jest dobre posunięcie. Skoczek wraca na F3. Skoczek zrobił swoją robotę w centrum, pionek wyszedł do F4 i tutaj skoczek na F3 się ładnie ustawił z powrotem. Co innego, jakby pion z F4 stał jeszcze na F2, no to odejście skoczkiem na F3 może miałoby mniejszy sens. Teraz te pionki mają tutaj opcję ataku w centrum. Hetman zagrywa na A5. No widzimy, że czarne też próbują coś tutaj po tym skrzydle podziałać. Król B1. No taki ruch się zawsze przydaje po długiej roszadzie. Król tutaj dobrze z tymi pionkami sobie radzi. Obrona jest. Posunięcie B5. No i teraz Tal przystępuje do konkretów. Jest okazja. No to zbija skoczka. To jest bardzo ważne bicie, dlatego że w tym momencie jest ruch F5. Walka. Przede wszystkim opiera się o punkt D5. F5 jest takim prowokacyjnym posunięciem, jeżeli by czarne zbiły. No to pole D5 jest tutaj wspaniałe już, białymi, tylko że jak zagramy od razu to będzie wymiana hetmanów, więc nie śpieszmy się z tym. Wystarczy zagrać hetman E3 i skoczek tutaj wchodzi. Bez pionka tutaj, białe stoją fantastycznie. Poza tym, no skoczek D5 to rekompensuje wszystko król w centrum, chyba nie trzeba więcej tłumaczyć. Mam nadzieję zresztą. Jeżeli nastąpiłby ruch E5, to dzieje się to samo, że skoczek ma świetną placówkę, ale. Również Hetman E3 nie zaszkodzi, żeby później zagrać jednak skoczkiem tutaj na D5. No dobra, tak nie było po F5. Tutaj skoczek zagrał na B4. I tak naprawdę ja nie rozumiem tego posunięcia, co ten ruch wnosi do pozycji. Bo zostało zagrane A3, a skoczek wrócił. No, można powiedzieć, że tutaj taki punkt zaczepki się pojawił, czyli czarne tutaj mogą zagrać B4 w pewnym momencie i próbować atakować króla ale jednak tutaj tal troszkę szybciej zaczyna sobie pozycję no, przenosić na swoje tory, powiedzmy. Znaczy, pod dyktando tutaj chce swoje grać, więc zagrywa skoczek na D4, próbując skoczka wymienić. To się szybko udaje, hetman wybija, atak na e 6 goniec na E7. No i powiedzmy gońce bardzo dobrze tutaj bronią tych pionków. Obrona solidna, mocna, ale nie takie mury przełamywał Michał tal, moi drodzy. I teraz posunięcie, goniec na E2. Rozwojowe, spokojne. Zwróćmy uwagę, że białe mają wszystko: białe mają roszadę, białe mają centrum, białe gryzą trochę centrum. E, ostatnia figura wyszła do gry, a czarne mają króla w centrum, i tak naprawdę nie widać kontry, żeby tutaj się przedostać do przeciwnika. No i co teraz tutaj grają czarne, mianowicie król D8. Dziwny ruch, i to jest słaby ruch, ale powiedzmy sobie szczerze. Czy czarne mogły zrobić roszadę? Bo to też bierzemy pod uwagę. Ja przypuszczam, że przeciwnik tala tutaj się wystraszył yy, zwyczajnego prostego ataku wieża d3 i to byłoby proste, skuteczne i chyba łatwe. Ta wieża idzie na g3, idzie sobie na h3 i tego króla zaczyna męczyć. Jeszcze jak hetman się wycofa, wejdzie na h6. Proste plany, prosta gra byłaby po stronie białych na pewno. Ja przypuszczam, że czarne się tego przestraszyły, dlatego też Król zagrał na D8, czyli zostaje w centrum, ewentualnie jeszcze tam opcja na drugą stronę jest do ucieczki. W tej sytuacji wieża z H na F1 wzmocnienie pionka, czyli ostatnia figura już wyszła do gry. Wieża B8. Widzimy zamiary czarnych, tutaj B4 się szykuje i teraz tal przystępuje do. Naprawdę mega konkretów. Pierwszy ruch to jest bicie na E6. No, każdy ruch taki na pewno wykona. Bicie tutaj. I co grać dalej? Zagrajmy jak Michał Tal, proszę bardzo. Można zatrzymać materiał i poszukać sobie tutaj odpowiedzi. Otóż, białe. Tak jest. Zbiły pionka. To się narzuca, i to nie jest trudne posunięcie. Od razu powiem, że jakby był ruch E5, no to myślę, że tutaj Hetman po prostu zagrywa na F2 i nie można za bardzo wybić, bo jeszcze skoczek wchodzi na D5. Tutaj wisi potem wieża. Proste rzeczy. Po biciu na E6 zostało zagrane B4. Zanim do tego ruchu wrócimy, to kilka tutaj odnóg musimy sobie zobaczyć. Przede wszystkim, co jest po biciu wieży. Jeżeli Hetman zbija, król zagrywa na C7, no to Tal miał tu na pewno przygotowaną odpowiedź. Chwilowo jest jakoś mniej. E5 by zagrał. Na pewno by zagrał E5, żeby. Próbować jeszcze bardziej gryźć przeciwnika, ale ktoś powie, no przecież mam D5. No i król powiedzmy, tutaj jest bezpieczny. Nie do końca, moi drodzy. Kapitalne wtrącenie mogłoby być wieża D5. To by był najlepszy ruch w partii. Jestem przekonany, że Tal by coś takiego zagrał. To nie jest też aż tak trudne posunięcie na poziomie arcymistrzowskim. To jest kwestia tylko policzenia troszeczkę prostych wariantów. Po wybiciu na D5, e, bardzo ładne wtrącenie mogłoby nastąpić. B4, czyli łapanie Hetmana. Jak Hetman B6, to skoczek D5. Sprawa jest prosta. A jak Hetman zbija na A3. No to nadal skoczek d5 i jeżeli król b7, to hetman b6, król a8 i piękny mat by nastąpił. To są ruchy y, forsowne, więc to nie jest trudne, ale jeszcze król może zagrać na c8. No to tutaj byśmy wybili e, król b7 i wystarczy zbić pionka. Zobaczcie, że przewaga tutaj białych jest ogromna, e, mimo straty jakości, ale trzy piony więcej. Nadal jest atak na króla. Życzę każdemu takich pozycji, e, takich poświęceń, no ale... W partii zagrano B4. Jak gra Tal? Tal w tym momencie, nie patrząc na nic, tutaj zagrywa takie bardzo ciekawe posunięcie, ale to jest też łatwy ruch, raczej łatwy. Wieża F5. Podpionka. No tak, atakujemy Hetmana, ale podpionka. Ale też wieża wisi na H8, zwróćmy uwagę. Tutaj również wisi na C3. Także już zadyma w stylu czarodzieja. Tu się może już białym to podobać. Czarne pewnie niekoniecznie. No i teraz pytanie, co można zrobić. Jeżeli czarne by zbiły wieże, no to znowu ta sama historia. Hetman H8, krótce 7 i skoczek chodzi pięknie na D5. Ta pozycja jest kompletnie wygrana białymi. Jeżeli byśmy tutaj zbili, czyhając na Hetmana na H8, to jest niestety. Piękne wtrącenie. Pamiętajmy o wtrąceniach. Taka pozycja jest już kompletnie wygrana białymi, więc pamiętajmy o wtrąceniach. Wtrącenia są bardzo, bardzo ważne w szachach i często zaskakują przeciwników. E5 zostało zagrane. W tym momencie trzeba znaleźć taką dobrą placówkę dla Hetmana, bo zwróćmy uwagę, że tutaj jest bicie wieży, tutaj jest bicie skoczka, więc jeszcze jest atakowany Hetman. Co gra Tal? Tal? Tal gra po prostu Hetmana 7. Najlepszy ruch partii, ale to też nie jest takie aż trudne, bo po prostu atakujemy wieżę. Hetman zagrywa na B6 i co teraz? No trzeba wybić Hetmana, nie ma poświęceń Hetmana, trzeba wybić, skoczek na D5 wjeżdża. No i teraz następuje bicie na F5. Pytanie jest takie, co zrobić? Czy zbić tutaj wieżę, czy zbić na F5? Przyznajcie się, drodzy widzowie, jaka była wasza pierwsza myśl w tym momencie i napiszcie w komentarzu, i coś trzeba wybrać. Co jest lepsze, co jest gorsze, już mówię. Uwaga! Najlepszym rozwiązaniem jest bicie na F5. Tak zagrał Tal. Jeżeli byśmy zbili na B6, to go nie na na 4, ta pozycja jest po prostu równa. I nie widać przewagi białymi. Paradoksalnie, zbijając słabszą figurę białymi, mamy ogromną przewagę. Z tego względu, że mamy kapitalnego skoczka. Goniec nie gra. Przy różnopolowych gońcach, jak goniec jeden nie gra, to można powiedzieć, że go nie ma w tym wypadku. Tym bardziej, że ten sobie działa. Jeszcze pionki idą. Wolne piony, piękny skoczek. Jakość mniej, ale jest totalnie. Jest to rozpierducha, można powiedzieć. Wieża zagrywa na b8 i posunięcie f6 w trąconko, piękne. Goniec f8 i bicie na b4 pionkiem, to jest bardzo dobry ruch. Zobaczcie, białe się nie muszą z niczym śpieszyć. Skoczek to kozak na szachownicy. Tutaj Skoczek po prostu fantastycznie wszędzie operuje, jak ośmiornica te macki tutaj wystawia. No y, oczywiście do tyłu, tutaj na e3, czy tam, y, czy tam na, D, na c3 może wrócić. Ja tylko pokazuję zasięg Skoczka. Kapitalna figura. Dobra. Król d7 zostało zagrane i tal zagrywa g4. Wcale nie gra tutaj szacha, to się może narzucać, ale zagrywa g4. Pionki muszą się bronić. Wieża g8, a tal zagrywa h4, h6. Bardzo proste szachy. Wieża g1, żeby grać g5 i doprowadzać te piony do końca. Białe sobie wypracowały taką pozycję i teraz tylko świętują, ale trzeba też oczywiście uważać. Posunięcie e4, g5 nastąpiło. Hg, hg, król e6. Widzimy, król atakuje świetnego skoczka, co można grać? Można wszystko, można C4 zagrać. Tal zagrał nawet gońcem na C4. Jeszcze ciekawsze posunięcie z groźbami, król ucieka na E5, no i G6. Leci sobie G6, do G7 chcemy dojść. Goniec zagrywa na H6. Skoczek na E7 w tej sytuacji. Wieża G na D8 zostało zagrane i tal zagrywa G7. Moi drodzy, partia się skończyła. Czarne się poddały. Kompletnie nie ma co grać. Straty materialne są już ogromne. Grozi ruch na G8 z promocją pionka. Nawet taki ruch D5 nie działa z prostych powodów. Nawet można po prostu wybić na D5 i tyle. Finalnie idziemy na G8 i mamy materiał do przodu do przodu. To jest chyba, myślę, że jasne. Jedna, e, no, jedna z piękniejszych oczywiście partii Thala. było ich wiele. Dzięki serdeczne za uwagę, pozdrawiam, cześć.